Małopolsce. Szanowni Państwo, Państwo przywitajcie się brawami. Panią premier, ja już oddaję głos Pani premier, ale zachęcimy jeszcze raz brawami. Panią premier. Świetnie się
wiemy. Taki był odbiór Polski i przede wszystkim takie było poczucie Polaków. Żyjemy bezpiecznie. Żyjemy bezpiecznie, Polska się rozwija, nasze dochody są coraz wyższe. Nasze rodziny są bezpieczne. Możemy zapewnić naszym dzieciom naprawdę bardzo dobrą przyszłość. Ale tak jak mówię, wybory to jest święto demokracji, ludzie decydują. Ale myślę, że 15 października wielu wyborców myślało w ten sposób, że nawet jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządzić samodzielnie, to właśnie ci, którzy decydowali się zagłosować na tak zwaną trzecią drogę, bo mają prawo do tego, żeby wybrać coś nowego. Trzecia droga nie okazała się niczym nowym, jak się później okazało, ale wtedy można tak było myśleć. Być może, że wielu z tych ludzi myślało, że właśnie ta bezpieczna i spokojna, rozwijająca się Polska będzie mogła być nadal w taki sposób kreowana i tak się będzie działo w Polsce. Dzisiaj, po niespełna półtora miesiąca, okazuje się, że ten obraz jest zupełnie inny. Wielu Polaków pewnie czuje się oszukanych. Wielu Polaków pewnie dzisiaj myśli, źle się stało. Ale ci wyborcy nie powinni mieć do siebie pretensji. Bo tak jak powiedziałam, każdy ma prawo wyboru i decyzji. Jeżeli obiecywano Państwu w kampanii wyborczej konkretne rzeczy, jeżeli by mówiono, będziemy dbać o bezpieczeństwo, o polskie rodziny, będzie realizowane, będą te wszystkie strategiczne inwestycje, to mieli ci Państwo prawo uwierzyć, że tak się stanie. Ale po półtora miesiąca okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Co usłyszeliśmy w tym czasie? Co się wydarzyło, Szanowni Państwo? Media publiczne praktycznie zlikwidowały. Wielu Polaków, wielu ludzi, dla których telewizja publiczna, radio publiczne to były jedyne środki przekazu. Dzisiaj zostało tych informacji rzetelnych, prawdziwych, obiektywnych pozbawionych. Nie wszyscy korzystają z social mediów, nie wszyscy mają te możliwości, aby korzystać z innych środków przekazu. Ale telewizja publiczna jest własnością Polaków, wszystkich. I każdy powinien mieć prawo do tego, żeby rzetelna informacja była w niej przekazywana. Żeby dziennikarz w telewizji publicznej nie pytał obecnego premiera, co pan z tym zrobi, panie Tusk, bo 7 milionów ludzi w Polsce jest dla pana problemem. Jesteśmy problemem dla Tuska. Możemy powiedzieć tak, z naszej perspektywy. Bardzo dobrze. I możemy powiedzieć, panie Tusk, będziemy tym problemem do końca kadencji, bo nie pozwolimy, żeby pan zniszczył polskie państwo. Nie pozwolimy na to, żeby pan zniszczył Polskę. Po to, żebyśmy się nie straszyli. Boimy się ich? Nie. W
Broniliśmy Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, będziemy ich bronić dalej. Prezydent podjął decyzję o ich ułaskawieniu. Są posłami na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Widzicie Państwo, jak się przestraszyli? Sejm przenieśli na kolejny tydzień, bo się bali, że to się wydarzy. Taki pan marszałek rotacyjny jest odważny. Co tam jeszcze? Usłyszeliśmy, że elektrowni jądrowej nie będzie, że CPK nie będzie, że portu w Świnoujściu nie będzie, ale tam, gdzie sobie życzą nasi sąsiedzi z Niemiec, to się powstaną na przykład, żeby nie mogły powstawać strategiczne inwestycje. Szanowni Państwo, to wszystko, co dzieje się teraz w Polsce, to wszystko, co w tej chwili realizuje ekipa PUS, to nie jest przypadkowe. To się wpisuje w pewien scenariusz, który jest realizowany od dłuższego czasu, przede wszystkim w Unii Europejskiej. Pamiętacie Państwo początek rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy w 2015 roku przystąpiliśmy przede wszystkim do reformowania wymiaru sprawiedliwości. Dlaczego od tego zaczynamy? Ja pamiętam spotkania, które z Państwem odbywaliśmy w 2014 i w 2015 roku, jeszcze wcześniej. Na każdym takim spotkaniu pojawiał się postulat i prośba. Jak będziecie rządzić, zróbcie coś z wymiarem sprawiedliwości. Bo w Polsce nie ma sprawiedliwości dla tych, którzy są słabi. Mafie VAT-owskie, nieuczciwość, korupcja. To wszystko kwitło. Wiedzieliśmy, że wtedy, zaczynając w 2015 roku nasze rządy, musimy przede wszystkim zrobić dwie rzeczy. Ukrócić te patologie. Sprawić, by wszyscy ludzie czuli się w Polsce bezpiecznie i sprawiedliwie traktowani. Doprowadzić do tego, żeby każdy miał poczucie tego, że wtedy, kiedy jest w trudnej sytuacji, państwo staje po jego stronie, a nie po stronie tych, którzy chcą go zniszczyć. To był pierwszy krok. A druga sprawa. Musieliśmy przywrócić godne życie ludziom, polskim rodzinom szczególnie. Bo Polacy nie mieli za co żyć, nie mieli za co dzieci kształcić. Taka była wtedy sytuacja. Jak dzisiaj państwo posłuchacie tę ekipę, która teraz rządzi, to co? Zrobili, przygotowali 500+, 800+, 13, 14, 15, wszystko. Jak się ich posłuchali, po prostu wszystko, wszystko. A państwo pamiętacie, co nas pamiętają, jakie to były czasy. Pamiętamy doskonale. I zaczęliśmy od tych zmian. Zaczęliśmy od reformy przede wszystkim sądownictwa. Ależ to była awantura. Nawet sesję specjalną w Strasburgu zorganizowano, na której ja się musiałam tłumaczyć. Nie tłumaczyłam się, bądźcie spokojni, tylko nie powiedziałam, jak się w Polsce żyje, jaka jest prawda. Do dzisiaj to pamiętają. Do dzisiaj pamiętają też o tym ludzie. Mieliśmy wtedy, moi drodzy, poczucie tego, że jesteśmy wspólnotą, że walczymy o coś ważnego. Że walczymy o to, żeby w Polsce było normalnie, o przywrócenie tej normalności. I to zaczęło przeszkadzać. Przeszkadzało w Polsce, były organizowane różnego rodzaju próby obalenia naszego rządu, prowokacje, robienie różnych rzeczy, żeby tylko utrudniać. Pamiętacie Państwo, jak okupowano mównicę w Sejmie w czasie Świąt Bożego Narodzenia, jak posłanki i posłowie szczycili się wtedy, że siedzą w śmierzeniu. Mówili o tym, że jadą w śmierzeniu. Robili wszystko, żeby utrudnić to, by mogło być w Polsce. Pani premier, ale przedstawicieli tej Komitet Obrony Dzików, tam to byli osoby. Natomiast myśmy się nie zrażali i konsekwentnie przeprowadzaliśmy te wszystkie reformy. I to zaczęło być problemem Unii Europejskiej. To zaczęło być problemem Unii Europejskiej, ponieważ burzyło to pewien porządek, który Unia realizowała od wielu, wielu lat. A mianowicie, że tam liczą się przede wszystkim interesy Brukseli.
czyli Niemcy i Francja. Jeżeli ten model nie jest realizowany, to Unia jest niezadowolona. Jest niezadowolona z Węgier, zaczęła być niezadowolona z Polski. Ale co się stało? Mimo tego, myśmy dawali radę. W 2019 roku wygraliśmy kolejne wybory. Dzięki Wam przede wszystkim. I też przede wszystkim Polska zaczęła się dynamicznie rozwijać. Ludziom się zaczęło dobrze żyć. Pokazaliśmy Europie, że się da. Nawet jeżeli niezadowolony jest Paryż, Berlin, pokazaliśmy to. Ale co się wydarzyło jeszcze? Moi drodzy, myśmy Europę obudzili. Zobaczcie. Włochy, Giorgio Meloni. Dzisiaj tam jest rząd, który realizuje program partii konserwatywnej. Mówi o suwerennych państwach. Mówi o rozwoju Unii Europejskiej, która będzie się opierała na właśnie tych suwerennych państwach. Kolejne państwa dołączają. Kolejne państwa dołączają, w których partie konserwatywne zaczynają przeważać. Budzą się Europejczycy. Codziennie Państwo widzicie praktycznie na ulicach Paryża są jakieś protesty. Niemcy od kilku tygodni protestują rolnicy, transportowcy, zaczynają kolejne grupy do tego dołączyć. Jak myślicie Państwo, dlaczego oni protestują? Czy dlatego, że akceptują politykę Unii Europejskiej? Czy Unia Europejska stwarza dla nich gwarancję dobrego, bezpiecznego życia? Nie. Oni zobaczyli, że jest taki kraj jak Polska, który mówi bardzo wyraźnie i stanowczo. Chcemy Unii Europejskiej, niech ona się rozwija, bo to jest potrzebne dla nas wszystkich Europejczyków, ale w Unii Europejskiej muszą być szanowani wszyscy. I Unia Europejska to jest środowisko, które jest oparte na wartościach chrześcijańskich, na kulturze, która z tych wartości wyrosła i przede wszystkim na suwerennych państwach. I te suwerenne państwa tworzą pewną grupę, bo się umówiły, że chcą ze sobą współpracować, że chcą wzajemnie się wspierać, żeby Europa była bezpieczna, żeby Europa się rozwijała. Dla kogo? Dla Europejczyków. Ale ci, którzy myślą inaczej, te elity brukselskie, które są przede wszystkim skoncentrowane na realizacji tych programów, projektów, o których mówiłam wcześniej, dyktowanych głównie przez Niemców, Francuzów, tych, którzy dominowali, którzy do tej pory czerpali zyski z tego, że inne państwa w Unii Europejskiej były biedniejsze, bo oni mogli na tym zarabiać. I to się nie spodobało. I między innymi, szanowni państwo, zrobiono wszystko, żeby doprowadzić do zmiany rządu w Polsce. Mieli wsparcie wszelkiego rodzaju, blokowanie środków finansowych, ciągłe awantury, ciągłe stawianie polskiego rządu na dywanie wzywanie, stawianie i mówienie, bo ciągle mówili źle, źle, źle. I wmawianie ludziom, że w Polsce nie ma demokracji, że w Polsce rządzi jakaś dyktatura. Szanowni Państwo, czy Polska jest demokratycznym krajem? Nie. Zgadzać bezkrytycznie na to wszystko, co jest przygotowywane właśnie w Brukseli.
A co jest przygotowywane do konfederacji? Tak de facto likwidacja państw suwerenów. Ma powstać jeden super rząd, który będzie zarządzał, który będzie realizował projekt właśnie wymyślony przez brukselskich eurokratów i ekspertów niemieckich i francuskich, a przede wszystkim niemieckich. A te państwa, które się na to nie zgadzają, to trzeba zdyscyplinować. I słyszycie państwo, jak kolejne państwa są dyscyplinowane, jak tylko gdzieś się pojawi jakiś rząd, czy jacyś politycy, którzy mówią, dobrze, słuchajcie, nasi koledzy w Brukseli, zastanówmy się, podyskutujmy nad tymi propozycjami. Nie, 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 nie będziemy dyskutować, ma być tak, jak Brukseli. Czym się to ma wyrażać przede wszystkim? Likwidujemy prawo weta. Nie będzie prawa weta. Dzisiaj, jeżeli są podejmowane w Unii Europejskiej jakieś decyzje, które są niekorzystne dla danego państwa, można powiedzieć, nie zgadzamy się z tym. I albo ten projekt zostaje wycofany, albo rozpoczyna się na tym dyskusji. Szanowni Państwo, w czerwcu ubiegłego roku kanclerz Niemiec Olaf Scholz miał swoje wystąpienie w Strasburgu w Parlamencie Europejskim. Mówił o niemieckiej wizji Unii Europejskiej. I od czego zaczął? I co było najważniejsze? Powiedział, trzeba zrezygnować z zasady jednomyślności. Bo z tym się nic nie zrobi, nie da się nic zrobić. To blokuje rozwój Unii Europejskiej. To blokuje przede wszystkim rozszerzenie Unii Europejskiej. To są bzdury i nieprawda, szanowni państwo. Wmawia ludziom kłamstwo. Dlaczego? No bo prawo weta przeszkadza. I okazało się, że kiedy głosowaliśmy w Parlamencie Europejskim nad propozycją zmian traktatowych, które to towarzystwo przygotowało, to muszę Państwu powiedzieć tak, że no nie ma się czym chwalić. I trzeba być raczej smutnym z tego powodu, bo te zmiany zostały zaakceptowane, czyli jakby dalszy proces pracy nad tym traktatami został otwarty. Za zgodą bardzo niewielkich, kilka głosów wyzwolonych. 9 osób. Niestety byli to europarlamentarzyści wybrani w Polsce. Niestety. I to jest, szanowni państwo, najlepszy dowód. Bo to jest kwestia. O, nie będzie rewolucji w Unii Europejskiej, ja się na to nie zgadzam. No, wiemy, no można powiedzieć wszystko, prawda? I on powiedział tak, że europarlamentarzyści z Platformy nie będą popierać. No, oni nie poparli. Ale poparli ci, którzy z Platformy zostali wybrani, a którzy byli kiedyś nawet w PZPR. Tak. Byli nawet w sensie sekretarzami niektórzy. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jak perfidna jest gra obecnego premiera. Jedno mówi, teraz państwo widzicie w mediach piękne obrazki, wszyscy się cieszą, uśmiechnięta Polska, prawda? Nakręcamy tę propagandę, tyle tylko, że telewizja uśmiechnięta Polska, a w kuluarach za plecami Polaków robi się różne rzeczy, które mają doprowadzić do czego? Do przede wszystkim osłabienia, a tak de facto, szanowni państwo, jak się na to wszystko spojrzy, co oni wyprawiają, to jest likwidacja polskiego państwa. To jest likwidacja instytucji państwowych. To jest zawłaszczanie instytucji państwowych i podporządkowywanie ich pewnej machinie ideologicznej, która ma doprowadzić do tego, że Polska będzie właśnie tym trybikiem w tej machinie wymyślonej przez niektórych speców Unii Europejskiej i ma ten trybik tam tak samo zgodnie jak pozostałe 26 pracowników. Ale, szanowni państwo, jest nadzieja. Idą wybory do Parlamentu Europejskiego. Już w czerwcu będziemy decydować o przyszłości Polski, ale o przyszłości przede wszystkim też i Europy. Ale dla nas najważniejsza jest Polska, już na Polski chce się skupiać. Jeżeli, a wszystkie badania, które w tej chwili się pokazują na poziomie europejskim, uda się zbudować silniejszą grupę konserwatywną, czy grupy konserwatywne. A widać, że w wielu krajach konserwatystów wzrasta. A widzicie, gdzie najwięcej? W Niemczech. Najwięcej w Niemczech. Co prawda,
że w różnych sytuacjach są takie i momenty wykorzystywane, żeby podsycać nienawiść jedni do drugich, budować mosty i żeby wykorzystywać również ten gniew ludzi, niezadowolenie ludzi do tego, żeby realizować cele polityczne, które nie będą dobre dla Europy. I na to musimy też uważać. I musimy też patrzeć na to, kto i jak się zachowuje, żebyśmy nie dali się, szanowni państwo, prowokować. Ale to w naszych rękach jest przyszłość Europy, jest przyszłość Polski. A wcześniej, moi drodzy, będą wybory do samorządów. Niektórzy mówią, mało istotne. Nie, nie są istotne. Są niezwykle ważne. Szanowni państwo, słyszycie, co mówi obecna ekipa rządząca. Zrobimy wszystko, żeby pobić każdą najmniejszą miejscowość. Każdy samorząd. My teraz będziemy rządzić. Dlaczego oni to mówią, jak to uzasadniają? Bo oni powinni powiedzieć tak, Polacy mają prawo wyboru. To Polacy decydują. My przyjmiemy z całą pokorą wynik wyborczy. Ale oni mówią, oni nie, my odbijemy. Co to może oznaczać? Czy widzicie państwo, co się wydarzyło? Czy wszyscy jesteście pewni, jak ta machina wyborcza działała, że wybory wyborcze? Ale wielu ludzi dało się oszukać. Ja jeszcze wielu ludzi myślałam, że bierze ludzi w jakimś fajnym evencie. Prawda? No bo pójdziemy, zabawimy się, będzie zabawa. Tylko polityka nie jest zabawa. Okazało się, że to jest bardzo poważne, że to jest bardzo poważna rzecz. A więc moi drodzy, miasta, gminy, powiaty, sejmiki, musimy zadbać o to, żeby w każdym miejscu w Polsce każdy obywatel mógł powiedzieć, ten radny, ten burmistrz, ten burmistrz mnie reprezentuje naprawdę. Ufam mu, to jego wybieram dlatego, że on daje mi gwarancję, że moje sprawy będą realizowane na jedna myśl. Dzisiaj musimy zadbać o to, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało swoich reprezentantów i silne reprezentacje właśnie samorządu. Nie pozwólmy, żeby tutaj na poziomie województwa, w sejmiku małopolskim, realizowane były projekty, które nie są zgodne z naszą tradycją, z naszą małopolską kulturą, z polską kulturą, żeby tu były podejmowane decyzje wbrew Małopolanom. To wy jesteście gospodarzami tego, tej ziemi. To wy jesteście. Zaczynałam od pracy w samorządzie. Najpierw byłam burmistrzem gminy, a potem dopiero posłem, byłam po drodze też radną. Doskonale znam i zdaję sobie z tego sprawę, jaka jest waga tych lokalnych naszych rad gmin, rad powiatu, sejmików. To jest realna ludzi, realna władza dla ludzi tutaj najbliżej waszych stron. Dlatego trzeba wybierać ludzi uczciwych. Ludzi rozsądnych, ludzi, którzy sprawdzą, którzy potrafią zarządzać waszym majątkiem. Bo przecież budżet gminy, budżet powiatu, budżet województwa to jest wasz majątek, szanowni państwo. Nasz wspólny, tak jak budżet państwa. Myśmy pokazali rządząc przez 8 lat, że można w tym budżecie rozsądnie gospodarując, licząc się przede wszystkim z interesem każdego polskiego obywatela. Nie pozwoląc kraść, jak mówiliśmy, mafie VAT-owskie wykorzystywały polskie państwo, tak naprawdę wykorzystywały Polaków. Myśmy to uszczelnili i znalazły się pieniądze na programy społeczne, na programy inwestycyjne. Zobaczcie państwo, przecież polskie KPO tak zwane było blokowane przez tyle miesięcy. Czy polski rząd płakał i narzekał rząd Prawa i Sprawiedliwości? Nie, robił swoje, realizował te inwestycje. A dzisiaj, jak narzekał minister finansów,
a jak się namartwił, ale zdążył, podpisał, no jest budżet, no jest budżet uchwalił. Kiedy autokar nie był w stanie na rynek biegać, bo było tylu ludzi na rynku. I pamiętam,